Siemanko, z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam was w materiale, w którym pokażę wam 4 nowe kozackie gry, oczywiście na wasze telefony. To są właśnie gierki, w które dzisiaj zagramy i standardowo, jeżeli któraś z tych gier wam się nie spodoba, po prostu przewincie sobie odcinek do kolejnej gierki. Starałem się wybrać dzisiaj dla was naprawdę ciekawe gry, wydaje mi się, że wszystkie są godne uwagi. I jeżeli w dzisiejszym odcinku pojawi się chociaż jedna gra, która wam się spodoba, gierka, o której nie wiedzieliście, zostawcie proszę łapkę w górę, spróbujmy dobić tutaj 10 tysięcy lajków. Ostatnio pod odcinkiem z mobilnego grania udało nam się nawet przebić 10 tysięcy lajków, także bardzo wam za to dziękuję. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz, klikając ten czerwony, magiczny przycisk na dole. Walnijcie dzwoneczek, bo szykuję dla was kolejny, naprawdę bardzo ciekawy odcinek, tym razem z trikami na Androida. Także wiecie już, co robić. Ja, moi drodzy, przechodzę teraz do pierwszej gry w dzisiejszym odcinku. Gierki, w której dzieje się istna masakra, ale zaraz powiem wam dlaczego. Gierka ta, jak widzicie, nosi tytuł King of Avalon. Gra nam się już uruchamia i jest to gierka strategiczna. Jest to gra bardziej rozbudowana od tych gier, które zazwyczaj wam pokazuję, ale uwierzcie mi, gierka jest naprawdę mega wciągająca. Ja sobie gram w nią od 4 dni. Jeszcze mi się nie znudziła, nie zanosi się, żeby tak się stało, chociaż jak dzisiaj rano wszedłem do tej gry i zobaczyłem, co wokół mojego miasta, mojego królestwa się dzieje, to się załamałem. Bo zobaczcie, teraz ładuje nam się mapa. Tutaj na środku mapy jest moje miasto, a dookoła mamy, jak widzicie, przeciwników. I niestety, ku mojemu zdziwieniu rano, wejdę może tutaj w wiadomości, w wojnę. Zobaczcie, co się, moi drodzy, z moim miastem stało. Ktoś mnie tutaj zaczął ostro atakować, zniszczył praktycznie wszystkie moje oddziały, zniszczył mi całą armię. No i niestety teraz muszę wszystko to odbudowywać. Nie wiem, jak to się stało, bo wczoraj jeszcze nic takiego się nie zapowiadało. Wszystko było dobrze, wszystko szło po mojej myśli, wszystko bardzo ładnie mi się tutaj budowało. No a dzisiaj, jak wszedłem do gry, no to niestety już, jak widzicie, istna masakra. Tutaj mury mi, jak widzicie, płoną, miasto mi płonie, wszystko to będę musiał naprawić, ale zrobię to już po odcinku. Teraz powiem wam dokładnie, o co w tej gierce chodzi. Generalnie gierka, jak widzicie, jest w języku polskim. To jest bardzo duża zaleta tej gry, bo każdy z was bez problemu zrozumie, o co w tej grze chodzi. Mamy w tej grze różnego rodzaju misje. Okej, mogę sobie, proszę bardzo, to za darmo tutaj dobudować. I generalnie w tej grze chodzi o to, aby jak najbardziej, jak najszybciej rozbudowywać swoje miasto. Swoje miasto możemy rozbudowywać, rozbudując po prostu różne budynki. Mamy tutaj całą masę budynków. Mamy budynki, w których możemy tworzyć armię. Mamy na przykład budynki, w których możemy zaopatrzać swoje miasto w surowce, czyli tartak. Mamy tutaj też, czekajcie, nie, tutaj mamy jakąś kopalnię, o właśnie, tutaj mamy kopalnię żelaza, także wszystko to, jak widzicie, możemy sobie rozbudowywać. No i właśnie chodzi tutaj o to, aby nie dać się pokonać innym graczom. To, jak widzicie, wcale nie jest takie proste. Miałem całą masę naprawdę armii, ale okazało się, że jest tutaj ktoś lepszy ode mnie. Mogę sobie, o, odebrać nagrodę za misję. Idealnie sobie to odbierzemy. No i, moi drodzy, możemy dalej sobie to wszystko tutaj rozbudowywać. Żeby na przykład rozbudować warsztat obrężniczy, to muszę mieć fortecę na wyższym poziomie. Nie mam tutaj, jak widzicie, potrzebnych surowców, ale tym się póki co nie martwię, bo mam tutaj taki plecak i w tym plecaku mam jeszcze trochę zapasów. Wchodzę w tej chwili w zasoby. Proszę bardzo, mamy tutaj jakieś 1500, proszę bardzo, worków z 10 tysiącami żywności. Dodaję sobie to do swojego miasta i proszę bardzo, w prawym górnym rogu mamy już 8 milionów żywności. Co ciekawe, jeżeli gierka wam się spodoba, jeżeli będziecie chcieli w tą gierkę sobie zagrać, w opisie macie specjalny link. Jeżeli wejdziecie na ten link, jeżeli pobierzecie grę właśnie z tego linku i przejdziecie tutorial, tutorial nie trwa długo, tam w tym tutorialu gierka dokładnie pokaże wam, o co chodzi, to dostaniecie różne bardzo, bardzo pomocne bonusy. Co ciekawe, właśnie dowiedziałem się, że te bonusy są warte 60 dolarów, czyli jakieś 250 zł. Także wy, jako moi widzowie, ściągając tą gierkę z linku w opisie i przechodząc w tej grze tutorial, dostajecie za darmo coś, za co inni będą musieli zapłacić 250 zł. Grajcie, moi drodzy, w tą gierkę, bo gierka jest naprawdę kozacka. I tak szczerze mówiąc, przydałaby mi się tutaj wasza pomoc. Jeżeli chcecie mi pomóc, jeżeli chcecie jakoś wesprzeć mnie w walce z tymi moimi przeciwnikami, dołączcie do mojego sojuszu. Mój sojusz to są polskie koksy. To znaczy, to nie jest sojusz, który ja stworzyłem, tylko sojusz, w którym aktualnie się znajduje. Polski koks, jeżeli wejdziecie do gry, dołączajcie tutaj i pomóżcie mi, moi drodzy, jakoś tych moich przeciwników pokonać. Ja w tej chwili mam kompletnie brak surowców. Może spróbuję tutaj troszkę armii sobie wytworzyć. Wytrenujemy, okej, proszę bardzo, lekkich włóczników. Godzinę 23 będą mi się trenowali. To nic, możemy sobie poczekać. Możemy też iść do stajni, tutaj wytrenować sobie, proszę bardzo, konnych harcowników. Dobra.
na poligonie też coś damy radę, też możemy, proszę bardzo, wytrenować sobie kuszników i tutaj też w warsztacie obrężniczym możemy płonące tarany sobie wytrenować. Jak widzicie, godzinę 23 minuty będzie mi się to robiło. Gierka oczywiście poinformuje was, jeżeli to się zakończy. No i tak w skrócie, na tym ta gra polega. Mamy tutaj swojego smoka, mamy też tutaj, moi drodzy, jakby jaskinie czy tam kopalnie, w której, a właściwie labirynt, w którym możemy odkrywać różne bardzo ciekawe skrzynki. W tym labiryncie również będziecie mogli, proszę bardzo, zdobywać jakieś surowce. Ja teraz niestety mam pełną sakwę, także nie mogę tego wziąć, ale jeżeli miałbym miejsce, to mógłbym spokojnie z tego skorzystać. I to jest, moi drodzy, tak naprawdę wszystko, co chciałem wam pokazać. Gierka jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo rozbudowana. Co ciekawe, w języku polskim, także warto, żebyście sobie ją ściągnęli. Link do gry macie podany w opisie. Wbijajcie, grajcie, pomagajcie mi. I tyle, ja tymczasem przechodzę, moi drodzy, do drugiej gry w dzisiejszym odcinku. Druga gierka w dzisiejszym odcinku jest to gra zatytułowana Hardway i jest to gra ponownie w języku polskim. Jak widzicie, gierka już tam się uruchomiła, jest to druga gra w dzisiejszym odcinku po polsku i co ciekawe, nie ostatnia. Zanim przejdę do kolejnej gierki, to pozwólcie, że dokładnie pokażę wam, o co chodzi. Teraz, jak widzicie, mamy akurat tutorial, idealnie on pokazuje, na czym ta gra polega. Chodzi właśnie w tej grze o to, aby budować drogę dla naszego pojazdu, żeby mógł sobie spokojnie przejeżdżać z wyspy na wyspę. Możemy tutaj budować drogę albo naciskając po lewej stronie ekranu, wtedy, jak widzicie, budujemy drogę jakby z lewej strony, albo po prawej stronie ekranu, wtedy zaczynamy budować drogę od prawej strony. Teraz, jak widzicie, mamy przeszkodę po lewej stronie, więc muszę przytrzymać palec po prawej stronie, tak żeby w tą przeszkodę nie uderzyć. Udało mi się ją ominąć, no i możemy sobie lecieć dalej. Tutaj teraz też jakaś latarnia morska, na szczęście udało nam się w nią nie trafić. I jak widzicie, po zdobyciu 20 punktów, po zbudowaniu właściwie 20 dróg, mamy kolejny świat. W tej grze póki co jest 8 światów, chociaż twórcy już planują dodać kolejne update'y i każdy świat różni się między sobą jakby zmienioną nieco mechaniką gry. Teraz, jak widzicie, zginąłem, ale dam sobie jeszcze jedną szansę. Za 100 monet mogę sobie, okej, tutaj spróbować zagrać jeszcze raz. Chciałbym dojechać do kolejnego świata. Tutaj, jak widzicie, mamy, okej, jak widzicie, przeszkodę w postaci poruszającej się wyspy. Na szczęście udało się ją tutaj przejechać. I jak widzicie, mamy tutaj, proszę bardzo, kolejny świat. To jest świat post-apo. Ja niestety zacząłem od złej strony. Gdybym leciał dalej, to uderzyłbym w ten samolot, czy cokolwiek to było, i tak bym przegrał. I co ciekawe, w tej grze mamy ponad 30 samochodów. Dokładnie 32 pojazdy. Ja w tej chwili mam odblokowane 4, o ile dobrze pamiętam dokładnie. I co ważne, do każdego pojazdu mamy przypisane misje. W pierwszym pojeździe misje były następujące: zbuduj 15 dróg, zbierz 3 monety i zbuduj łącznie 70 dróg. Te misje, jak widzicie, mamy już wykonane i co ciekawe, za wykonanie wszystkich misji w danym pojeździe otrzymujemy naklejki. Te naklejki możemy sobie sprawdzić w menu głównym, naciskając na ten przycisk po lewej stronie. Mam, jak widzicie, w tej chwili dwie naklejki, no bo udało mi się wykonać wszystkie misje z dwóch pojazdów, właśnie z tego boxy trucka oraz z ambulansu. No nieważne, w każdym razie, jak widzicie, udało mi się wykonać w tych dwóch pojazdach wszystkie misje. No i zostały mi, moi drodzy, jeszcze misje do wykonania w Cozy Car i misje do wykonania w Heavy Wheel. Zacznę sobie od tego pojazdu. Mamy tutaj do ominięcia 4 przeszkody, mamy zebrać 15 monet i zbudować łącznie 800 dróg. Coś czuję, że wcale tak szybko nie uda mi się tych misji wykonać, ale warto to robić. Właśnie fajne jest to, że jakby nie będziemy za szybko ich wykonywali, no bo dzięki temu gierka za szybko nam się po prostu nie znudzi. Jak widzicie, mamy tutaj, okej, troszkę teraz mniejsze wyspy, niestety przez to aktualnie zginąłem. Mogę sobie dać jeszcze jedną szansę, ja nie będę tego robił. Przytrzymam palec na ekranie, żeby szybciej mi ten pasek zleciał i mogę, moi drodzy, zagrać raz jeszcze. Zanim jeszcze zagram, to pokażę wam, że możecie odblokowywać auta za 300 monet. Ja w tej chwili mam niestety tylko 147 monet. Musiałbym poczekać, żeby te nowe auta odblokować, ale sami to doskonale, myślę, ogarniecie. Zagram sobie teraz Heavy Wheelem. Zobaczymy, jak tym pojazdem będzie mi się tutaj pykało. Chociaż to jest chyba, wiecie co, bez większego znaczenia. Te pojazdy różnią się po prostu między sobą misją. Jeżdżą one praktycznie chyba tak samo, okej. Chociaż z tego, co widzę, te pojazdy zaczynają już jakby swoją trasę od tej mapy Iceland. Także to jest też dosyć ciekawe, okej, proszę bardzo, mamy tutaj 19 punktów, 20, dobra, jeszcze trochę i mam nadzieję uda mi się pobić mój rekord. Jak wszystko idzie po dobrej, właściwie po mojej myśli,
Dobra, tutaj też się udało, tutaj też się udało. Okej, ale niestety jak widzicie przeszkoda się pojawiła. Uderzyłem w tą przeszkodę swoją drogą i niestety w tej chwili zginąłem. Nie będę już więcej, moi drodzy, próbował. Niestety pojazdu nie dam rady w tej chwili odblokować, bo brakuje mi monet, ale jeżeli zdobędziecie te monety, to uwierzcie mi, że bez problemu sobie te nowe pojazdy odblokujecie, bo gierka dokładnie pokaże wam, gdzie macie to zrobić. Właściwie będzie to tutaj, gdzie macie napis 148 monet więcej na nowe auto. Jeżeli tutaj klikniecie, będziecie mogli sobie, moi drodzy, nowy pojazd odblokować pod warunkiem, że będziecie mieli właśnie 300 monet. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą gierkę. Link do gry macie oczywiście podany w opisie. Grę, co ciekawe, pobrało już ponad 1 000 000 osób w ciągu kilku dni, także gierka jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo fajna i warta uwagi, szczególnie ze względu, że została stworzona przez polskich twórców. Trzecia gierka w dzisiejszym odcinku nosi tytuł Co to za logo? Jest to gra, w której naszym zadaniem będzie zgadywanie, jakby jakie logo jest wyświetlane w zależności od tego, jaką kategorię sobie wybierzemy. Mamy tutaj całkiem sporo kategorii, mamy jedzenie i napoje, sport, moda, motoryzacja, media, geografia, technologia, sklepy i finanse, życie codzienne, gry, internet i tak dalej, i tak dalej. Ja grałem sobie tutaj tylko jakby w kategorii motoryzacja, bo dopiero wczoraj sobie tą gierkę ściągnąłem i już wam pokazuję, o co chodzi właśnie na przykładzie motoryzacji. Mamy tutaj, jak widzicie, całkiem sporo poziomów. Naciskając na te poziomy, myślałem, że możemy sobie wejść w poziomy, które przeszliśmy, ale chyba najwyraźniej nie, także pokażę wam może na innym przykładzie. Weźmy sobie jedzenie i napoje. Naciskając na poziomy, których jeszcze nie przeszliśmy, możemy rozpocząć grę. Mamy teraz, jak widzicie, jakieś logo, no i tutaj chyba nie ma nikt z was wątpliwości, że jest to logo Pepsi. Wpisujemy sobie Pepsi, a właściwie naciskamy na odpowiednie literki. Jak widzicie, udało nam się to przejść, naciskamy dalej i gramy sobie dalej. Tutaj też oczywiście na początku bardzo łatwe są te wszystkie loga. McDonald'sy. Ok, jak widzicie, poziom bez problemu zaliczony i po przejściu każdego poziomu dostajemy gwiazdki. Moją obecną ilość gwiazdek macie podaną w prawym górnym rogu. Mam w tej chwili 30 gwiazdek, zobaczymy ile dostanę, gdy, ok, przejdę ten poziom. Dostałem plus 10 gwiazdek i te gwiazdki możecie wykorzystać w momencie, gdy nie będziecie wiedzieli, co to za logo. Ja wiem, co to za logo, to jest oczywiście żubr, ale jeżeli bym, załóżmy, nie wiedział, mogę nacisnąć na tą żaróweczkę w prawym dolnym rogu i w tej chwili, jak widzicie, za 10 monet gierka automatycznie dopasuje mi tutaj litery. Teraz mogę sobie dopisać, że jest to żubr. Jak widzicie, poziom mamy zaliczony, 10 monet dostaliśmy, ale no niestety i tak wróciliśmy na minusie. To jest chyba Snickers, o ile się nie mylę. Snickersy. Dokładnie, tak się pisze, troszkę zwątpiłem, ale na szczęście wszystko jest dobrze. Tutaj mamy Algidę. No i właśnie o to, na tym ta gierka polega. Ale to nie jest wszystko, moi drodzy, bo tutaj mamy jakby kilka różnych kategorii. Dojdę może jeszcze, okej, troszkę dalej, czekajcie. O nie, mamy tutaj, jak widzicie, dwa pierwsze zaliczone. Pójdźmy sobie do czwartego i teraz mamy, jak widzicie, troszkę już inne zadanie, bo mamy jakby powiększone logo, właściwie przybliżony fragment danego logo i musimy zgadnąć, co to jest. To jest oczywiście sprite, pomimo tego, że logo nie jest w całości pokazane, ja i tak doskonale to widzę. Sypyry i ty. Proszę bardzo, idealnie udało nam się odgadnąć, naciskamy dalej. I tutaj, jak widzicie, ponownie mamy jakby zbliżenie na to logo. Mamy tutaj oczywiście Red Bulla, wpisujemy sobie poziom mamy, jak widzicie, zaliczony, no i o to w tej gierce właśnie chodzi. Tutaj mamy też warkę, ok, wpisujemy sobie warka, dobra, udało się, idealnie, możemy naciskać dalej. I tutaj mamy, jak widzicie, kolejne logo. Tym razem mamy tylko jedną literkę, musimy zgadnąć, co to jest chyba rama, o ile się nie mylę, czekajcie, muszę, tutaj źle nacisnąłem, zgadza się? Dokładnie, mamy, jak widzicie, ramy, także idealnie dałem radę. 20% telefonu mi tutaj tylko, właściwie baterii zostało. Wpisujemy sobie Coca-Cola i na tym, moi drodzy, kończymy trzecią gierkę. Coca-Cola, ok, udało się zgadnąć, idealnie, moi drodzy, mamy ten poziom zaliczony. Kategorii, jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że żeby przejść tą gierkę, naprawdę będziecie musieli posiedzieć nad nią całkiem sporo czasu, ale gierka jest wyśmienita. Gra jest dostępna i na urządzenia z iOS-em, i na urządzenia z Androidem, także każdy z was bez problemu będzie mógł sobie w tą gierkę zagrać. To była trzecia gra w dzisiejszym odcinku. Ja tymczasem przechodzę do ostatniej, czwartej gry. Czwarta gierka w dzisiejszym odcinku nosi tu Dirt Extreme i jest to gra, którą, co ciekawe, znalazłem
znalazłem dzisiaj przed nagraniem. Ja nie miałem zbytnio czasu, żeby ją tak do końca przetestować, ale zagrałem tutaj parę wyścigów i stwierdziłem, że muszę wam tą grę pokazać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo kozacka. W tej grze generalnie chodzi o to, aby za pomocą naszych motocykli, właściwie motocrossów, ścigać się z innymi przeciwnikami. Co ciekawe, tymi przeciwnikami są podobno prawdziwi ludzie. Nie wiem, czy to jest tak do końca prawda, ale bardzo możliwe, że tak, bo jeżeli macie wyłączony internet, no to nie możecie w tą gierkę grać. I już wam pokazuję, o co w tej grze chodzi. Naciskamy sobie play, wybieramy Career Packs Arizona, dobra. Mamy teraz chyba tryb jakiejś kariery. Możemy wygrać 500 monet i 500 gwiazdek, dobra. Wybieramy sobie tutaj nasz pojazd. Ja w tej chwili mam niestety tylko jeden motocykl odblokowany i naciskamy race. Teraz pokażę wam, na czym ta gierka polega. Gra jest dosyć prosta, jeśli chodzi o sterowanie, ale wcale nie taka prosta, jeśli chodzi o wygranie z naszymi przeciwnikami. Jak widzicie, mam tutaj nick Karol. Nie wiem, dlaczego gra ustawiła mi taki nick. Nie wiem, skąd ona w ogóle wiedziała, że mam na imię Karol. Tak czy inaczej, no, jestem tutaj Karolem. Czekamy, aż mapa nam się załaduje i zaczynamy grę. W tej grze jakby nasz motocykl automatycznie dodaje nam gazu. Naszym zadaniem jest tylko sterowanie strzałkami po lewej stronie. Mamy tutaj strzałkę, którą jakby przechylamy się do tyłu, strzałkę, którą przechylamy się do przodu. No i musimy tak jakby przechylać się, żeby jak najszybciej przejechać całą tą trasę. W górnej części ekranu mamy informację, ile trasy już przejechaliśmy. Jak widzicie, jeżeli ten cały pasek zmieni kolor na żółty, no to wtedy będziemy wiedzieli, że jakby całą mapę już przejechaliśmy. Powoli zbliżamy się teraz do mety. Ja na szczęście jestem na pierwszym miejscu. Chyba uda mi się bez większego problemu to wygrać. Jak widzicie, tak się właśnie stało. No i mamy tutaj finish. Zaraz dostaniemy prawdopodobnie nagrody za ten wyścig. Okej, dobra, 500 monet i 500 gwiazdek oczywiście dostaliśmy. Mamy też jakąś kartę do odblokowania i mamy, moi drodzy, jakiś element, którym możemy sobie ulepszyć nasz motocykl. Bo co ciekawe, w tej grze możemy właśnie również ulepszać swój motocykl. Mamy tutaj, okej, jakieś karty za to, że nabiłem chyba trzeci poziom. Jak widzicie, no mój motocykl nie wygląda jakoś może specjalnie ciekawie w tej chwili, ale jeżeli dłużej sobie tutaj pogram, to myślę, że będę mógł go troszeczkę sobie tutaj ulepszyć. Możemy zainstalować to za 350 monet. Naciskamy install, ok. Dobra, jak widzicie, mamy ten fragment zamocowany. Nie wiem właściwie, gdzie on jest, czekajcie. No nieważne, nie widzę za bardzo, gdzie to się pojawiło. Tak czy inaczej, gdzieś tam na pewno to jest. Możemy w tej grze oczywiście zmieniać również kolor naszego pojazdu. O, mogę sobie ten zielony odblokować. Bardzo lubię zielony, także mogę to w tej chwili zrobić. Możemy tutaj sobie, moi drodzy, jak widzicie, ten nasz motocykl na wszelkie możliwe sposoby ulepszyć. Gierka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Jedynym minusem tej gry jest to, że mamy tutaj jakby tylko 10 kanistrów z paliwem. U góry mamy, jak widzicie, 10 na 10, jeśli chodzi o te kanistry z paliwem. Jeżeli te wszystkie kanistry nam się skończą, no to niestety będziemy musieli poczekać, żeby zagrać kolejny wyścig. Na początku to nie będzie problem, bo z każdym nabitym poziomem dostajecie oczywiście uzupełnienie tego waszego paliwa na maksa, ale im dłużej będziecie grali, tym już pewnie może to później troszeczkę zacząć przeszkadzać. Ja zagram sobie jeszcze jeden wyścig, tak żeby pokazać wam jeszcze raz, o co tutaj chodzi. Po prawej stronie mamy nitro. To nitro, jak widzicie, już teraz wykorzystałem. No i zobaczymy, czy uda mi się z moimi dzięki temu wygrać. Ktoś tutaj właśnie mnie prześcignął. To nitro mi się powoli, jak widzicie, tutaj regeneruje. Zaraz będę mógł ponownie go użyć. Mam nadzieję, że mój przeciwnik tego nie zrobi. Dobra, on teraz, jak widzicie, się przewrócił, także możemy to wykorzystać, ok? Może teraz nie do końca idealnie jadę, ale na szczęście jestem pierwszy. Połowa mapy już za nami. Kolejne przeszkody, jak widzicie, się tutaj pojawiają. Naciskamy znowu nitro. Okej, no i dzięki temu już raczej bez problemu uda nam się ten wyścig po raz kolejny wygrać. Znowu dostanę za niego nagrody, znowu dostanę za niego różne bonusy, także bardzo fajnie się złoży. Okej, pierwsze miejsce, widzicie, bez większego problemu udało mi się tutaj zająć. Naciskamy continue. Okej, dostajemy tutaj oczywiście bonusy. Mamy do wyboru trzy karty. Mogę, okej, to odblokować za 30 tych zębatek. Ja nie będę już tego robił. Wezmę sobie, może tutaj nacisnę jeszcze na kask, bo co ciekawe, możemy też chyba edytować naszego bohatera. Nie tylko nasz motocykl, ale również naszego bohatera. Kolejny poziom, jak widzicie, mam tutaj nabity, mam już czwarty level w tej grze i proszę bardzo, mamy tutaj do odblokowania różne na przykład animacje. Bardzo fajna gierka, bardzo rozbudowana. Tak jak mówię, no nie miałem niestety czasu, żeby jeszcze w pełni ją przetestować, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że gierka jest naprawdę godna uwagi. I to by było, moi drodzy, na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli jeszcze tutaj jesteście, napiszcie w komentarzu jestem wytrwały albo jestem wytrwała, wtedy będę wiedział, że wytrwaliście do końca. Bardzo dziękuję za to, że ze mną byliście. Życzę wam wszystkim udanego dnia, tygodnia, weekendu.
zależności od tego, kiedy to oglądacie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to teraz, z tą oto ikonkę na środku. Po bokach macie dwa filmy, które w wolnej chwili możecie jeszcze obejrzeć. Z mojej strony, tak jak mówiłem, to było na tyle. Dzięki raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.